A co to za skrzyneczka tam na dole jest? Zerknijmy tam do niej. Co to ma znaczyć? Co to ma być? O, żabol. Siema. Żabko. A, zapomniałem. Przecież, kurde. Kurde, halo. Kurde, co ty Harry odpierdzielasz? Zdomaś tę żabę. No. Bo przecież teraz trzeba żabę trafić, żeby kurde ten, żeby ją zdobyć. Ona teraz będzie się kurde buntowała. Frajerka jedna. Dobra, wchodzimy tutaj. Zobaczymy, co tutaj będzie miało miejsce. Coś grubego się szykuje chyba. Na razie jest spokój, ale to mówię na razie. Coś tutaj z Flipendo mieliśmy. A, już widzę. Będzie ubijanko trolla. To fajny miniboss, nie będę tego ukrywał. Kurde, i widzicie, to jest jeszcze też słabe w wersji na PS2, że mamy ten zasrany limit fasolek. Więc niestety tutaj trzeba będzie chyba sobie kupować trochę większe sakiewki. Nie wiem, ile szczerze maksymalnie Harry jest w stanie zmieścić fasolek. Ale patrząc na to, że chwilowo mamy 50, to podejrzewam, że no nie będziemy mogli tutaj 2000 fasolek uzyskać, tak jak to było w komnacie tajemnic na peceta. Tylko będziemy mieli chyba taką ograniczoną do 200 maksymalnie, tak mi się wydaje. Dawaj, 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 kurde, frajerzy jeden z drugi. Kiedy one wszystkie padną? Kiedy one wszystkie padną? Chyba już. Chyba to wszystkie są, tak mi się wydaje. Dobra, gdzie tu mamy teraz przejście? Wow. Ej, 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 ej. Tego nie planowałem, tego nie planowałem. Halo, co to ma znaczyć? Jakaś skrzynka jest. Tam chyba do góry będziemy mogli się dostać, ale najpierw otwórzmy skrzynkę. A, z drugiej strony. No to, kurde, twórcy śmieszkowie są dosłownie. O, karta! Tu już 9 będzie nasza, zaraz 10 będzie, kurde. A chyba tutaj jest normalnie 102 karty, tak mi się wydaje. Czy tam 101. Nie to. Pyk. Folio magii. Kogo teraz mamy? Grogan Stamp. 1770-1884. Okej. Dobra. Spoko, spoko.
Na mnie te już jakby opisy nie robią wrażenia, bo widzę je już trzeci raz z rzędu, tak więc dla mnie to już nie jest nawet, wiecie, efekt zaskoczenia, bo to samo było w wersji PC-towej i to samo było w wersji na PS1, tylko że w wersji na PS1 było trochę mniej tych kart. Ale to jest identyko to samo, nie? Tam jeszcze skrzynka jest. Ja bym tam się chciał dostać. Do tej skrzynki. Bo możliwe, że tam jest jakaś karta czy coś. Kurde! Harry! Głąbie! Tu mamy nawet jeszcze jedną skrzynkę jakąś. Co, pootwierajmy te skrzynki. Chocolate Frog! Okej, to co będzie miała ta skrzynka tam? O Jezus Maria, znowu to samo, ja pierdzielę. Ej, czasami mnie to triggeruje, jeżeli chodzi o granie Harrym, nie? Jakby, czasami mam wrażenie, że on się za bardzo ślizga. Nie wiem, czy wy też takie wrażenie odnosicie. A może odnieśliście takie wrażenie, jak graliście w wersję na PS2? Dobra, to chyba mamy tyle. Nie wiem, czy w ogóle do tej skrzynki da się tamtędy dostać. Nie, chyba mamy wszystko. Dobra, nieważne, never mind. Chociaż... Dobra, jestem uparty jak osioł. Jestem uparty jak osioł, przepraszam. Patrzcie, przejdziemy sobie tędy. No właśnie, tak. Chociaż nie zdziwiłoby mnie to, jak w tamtej skrzynce, do której teraz idziemy, będzie też czekoladowa żaba, ale no zobaczymy. Nie ma co się źle nastawiać. Może będzie coś fajnego. O! Mamy coś fajnego! Kartę mamy. 10 już. A to dopiero początek gry przecież jest. I mamy zwiększony pasek zdrowia. Ej! To działa jak w Raymanie 2! W wersji PC-towej i w Revolution i w każdej innej poza PS1. Bo w wersji na PS1 to mieliśmy akurat za każdą klatkę, ale... Jeżeli chodzi o pozostałe wersje Raymana 2, to przecież było coś takiego, że musieliśmy zebrać, zniszczyć 10 klatek, żeby nam się pasek zdrowia zwiększył. Niesamowite. Glanmore Peaks, 1677-1761. Okej, dobra. Tutaj będziecie mieli to wszystko ładnie przetłumaczone. Wow, może niedługo pierwszą stronę sobie uzupełnimy. Nice. Dobra, to teraz myślę, że... Pójdziemy już przywołać Hedwigę, bo widać, że jej ten taki ołtarzyk, jakkolwiek to brzmi, jest. Więc hono tu, Hedwiga, hono tu do mnie, czekam na ciebie. Ojojoj, coś mi się wydaje, że coś grubego się tu szykuje. No nie! No nie! No nie gadajcie, że znowu one! Matko bosko, serio? Ja pierdziele! Jezu, ja pamiętam, jak one mnie triggerowały. W sensie, z jednej strony fajnie, że ta walka wróciła, ale z drugiej strony... No, kuźwa mać! No właśnie, no i to jest to, no właśnie to jest to. Typowe. Dawaj, dawaj, dojadę cię zaraz, kurde, frajerze, zobacz ile ty masz HP, a ile ja mam. Zaraz będziesz wyjaśniany, gościu. O nie! Dobra, ja zaraz będę wyjaśniany. Dawaj, 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 kurde. Ślepa uliczka, koniec gry. I to tyle? Czy to już wszystko? Czy to już wszystko? Czy ja żyję? Jak najbardziej, żyję. I mam się dobrze. Kurde, myślałem, że to będzie naprawdę ciężka konfrontacja, ale dało radę w miarę to szybko i sprawnie ogarnąć. Ogólnie, kurde, ten zakazany las mi się mega podoba.
Kurczę, naprawdę. Lokacje graficznie tutaj to jest majstersztyk. Tak samo jak w kamieniu na PS2. Pięknie to wygląda, pięknie się reprezentuje. Modele są też całkiem. A soundtrack to oczywiście, no myślę, że kompozycje Jeremiego Soula po prostu mówią same za siebie. Dobra, nasza przypominajka mówi, że musimy mapę znaleźć. Okej, wszystko fajnie, tylko najpierw trzeba właśnie znaleźć tę mapę i to jest... Pytanie, czy ja na pewno... O, tam jest skrzynka swoją drogą. Pytanie, czy aby na pewno ona gdzieś tutaj będzie, bo... Wiecie, no, różne rzeczy mogą tu być. Fuck. Tu przy okazji... Ej, możemy tutaj... Fiolkę sobie ograć z eliksirem wiganowym, żeby się wyleczyć. Przyda się. Na wypadek, gdybym miał znowu zginąć. Co tu będzie? Karta czarodziejów będzie! Dobrze! Hesper Starki, 1881-1973. Znam tę kartę, tutaj będziecie mieli przeklejone przetłumaczenie tego, co tu jest napisane. I przechodzimy tędy. Wypad z baru, jak to się mówi. O kurde, znowu mamy bitkę z wbijającą wierzbą. O kurde, ona tu oko Saurona ma, o nie! Najgorzej. Zapomniałem aż kurde ten, kamerki wyłączyć jak była cutscenka, przepraszam. Ale musimy w jej dłonie atakować, okej, dobra. Kurde, to jest zupełnie inna konfrontacja niż... w wersji na PS1. To mi się podoba, to jest o wiele lepsza konfrontacja. Dobra. Jedziemy! Ło! Teraz dostaniesz, patrz kurde jak się strygerujesz, ty kurde frajerze jeden. Dobrze. Jeszcze Hedwiga nas tutaj dokarmia kociołkowymi pieguskami i fasolkami. Bardzo dobrze. Jeszcze tutaj Fort Anglia nas atakuje. Raczej bijąca wierzba Fordem Anglium nas atakuje. Bardzo fajny boss fight. Naprawdę czuć, że się postarali w odróżnieniu od Argonautsów, którzy no niby też się wiadomo postarali, ale to po prostu lepiej wygląda tutaj, no nie? W mojej opinii niż w wersji na PS1. Ale byłoby jeszcze lepiej, gdyby ta gra chodziła w pełnych 30 FPS-ach. To dopiero byłby picuś glancuś. Kurde, grubo jest, powiem wam szczerze. Naprawdę. Grubo jest. Dawaj!
Thanks, Harry. Much appreciated. Oh, it was nothing. Anyway, we better get a move on. We don't want Professor Snape catching us out so late. Come on, Harry, let's go! The only thing I'm not looking forward to this term is seeing Snape. Let's just hope he's left because he missed out on the Defence Against the Dark Arts job again. Or he might have been sacked. I mean, everyone hates him. Or maybe he's waiting to hear why you two didn't arrive on the Hogwarts Express. Professor Snape, we were... In my search of the grounds, I noticed that considerable damage seems to have been done to a very valuable Whomping Willow. I will be speaking with Professor McGonagall later. That tree did more damage to us than we... Silence! I would advise you both to make your way immediately to the Gryffindor common room. But Professor Snape, we... Go, and count yourselves lucky. If I should catch either of you out after tonight, I will definitely deduct house points. Come on, Harry! I'll meet you outside the entrance hall! No, czyli w dużym skrócie pogrożono nam teraz paluszkiem, że jeżeli jeszcze raz będzie jeden chociażby taki wybryk, że będziemy się kręcić poza Hogwartem nocą, zamiast siedzieć w dormitorium. Oj, przy okazji tutaj coś z misji pobocznych zebrałem. Fajnie. No, profesor Snape przyszedł, pogroził nam paluszkiem, że jeżeli jeszcze raz będziemy się kręcić poza Hogwartem nocą, no to odejmą nam punkty, a nawet możemy wylecieć ze szkoły, tak więc lepiej się pilnować. I kurde, jak ten Hogwart pięknie wygląda! W ogóle te błonie Hogwartu wyglądają zajebiście. Kurde, stęskniłem się za PS2-kowym Harrym Potterem, naprawdę, stęskniłem się. To wiem, że może śmiesznie brzmieć, ale naprawdę. Common room, Potter. Dobra, idziemy, spierdalamy, bo już zaraz będzie przypał w ciul jeszcze większy, a ja jednak chcę kontynuować naukę w Hogwarcie. I pójdźmy zatem już do Hogwartu. I w Hogwarcie sobie zakończymy. Tak myślę, że sobie zakończymy, bo why not? Let's go in, Harry. Nie ma co tutaj na razie szukać. Wchodzimy do środka. Wywalone jajca. Ale ładny ten loading screen. Zresztą poprzedni też był bardzo ładny. No, jesteśmy sobie w Hogwarcie, ale tutaj myślę, że sobie po prostu zapiszemy gierkę, bo czemu by nie? Po prostu od następnego razu sobie zaczniemy przygodę tutaj. Kurczę, ładnie naprawdę, 11 kart mamy już zebranych. A my dopiero w Hogwarcie jesteśmy i dopiero teraz mamy te 11 kart, no nie? Tak więc, moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę ten let's play. Dajcie znać, co sądzicie o Harrym Potterze i Komnacie Tajemnic na PS2. Może graliście, może nie. Opiszcie swoje wrażenia z tej oto gierki. Nowe osoby zapraszam bardzo serdecznie do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTubie nie dostaniecie powiadomień, to na Instagramie będziecie je mieli, a na Facebooka oraz na Discord, dlatego że tam się wszyscy ze sobą ładnie integrujemy. To by było na tyle, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo!